Dzień dobry wszystkim w dzisiejszym filmie. Dzisiaj w związku z wczorajszą zaistniałą sytuacją, którą mogliście zobaczyć, znaczy zaistniałym postem wieczorem na grupie, poruszamy temat cierpliwości w hodowli. Myślę, że ten temat jest faktycznie może po części dla niektórych co mało istotny. Ja uważam, że nasza cierpliwość odgrywa tu ogromną rolę. Czy będzie to sukces, czy też porażka. Więc dzisiaj się skupimy właśnie na tym. Od razu odpowiadam w filmie. Dzisiaj na temat tej wczorajszej sytuacji nic się nie dowiecie. Więc zacznijmy. Czy cierpliwość jest podobno potrzebna w hodowli? Uważam, że jak najbardziej. Mamy kilka dowodów na to, że cierpliwość tak naprawdę odgrywa wielką rolę. Pierwszy z nich, i może przez większość was najbardziej znany, czyli pokazywanie naszej cierpliwości, jest inkubacja jajek. Każdy z nas z niecierpliwością czeka na ten dzień, kiedy nasze pisklęta z inkubatora się pojawią na świecie. Wiadomo, jest to cierpliwość wymuszona, czyli oczekujemy 21 dnia. Ale u każdego, włącznie ze mną na początku, w 21 dniu i brakiem wyjściu młodych, przychodzi czas na: jejku, co się stało? Czemu one nie wychodzą? Dlaczego? Ten się nabił, już jest 12 godzin, nic się z tym nie dzieje. No nie mogę, coś muszę zrobić. I tu jest czas, gdzie cierpliwość powinna się załączyć. Ja już z biegiem własnego, powiedzmy, doświadczenia i swoich błędów wiem, że nie warto się spieszyć czy niecierpliwie próbować pomagać, bo możemy zrobić większą krzywdę i później płakać, że coś zrobiliśmy i to jest z naszej winy, czy zostawić to na chwilę spokoju, dać mu czas. On wie i niech wyjdzie sam. Tak jak już mówiłem, są momenty, kiedy my możemy pomóc. Ale ten moment zazwyczaj nie jest w 21 dniu. Ja już wiem, że spokojnie można czekać z wylęgiem do 24 dnia, jeżeli piskle dalej w jajku żyje, i nie panikować. I wtedy ta nasza cierpliwość powinna zadziałać i powinniśmy naprawdę się nią uzbroić. Kolejnym dowodem na naszą cierpliwość, znaczy na brak naszej niecierpliwości też, cierpliwości znaczy się, jest lęk pod kwoką. Za wszelką cenę każdy z nas na początku chciał w pierwszym dniu zobaczyć, przejrzeć tą kwokę i zobaczyć, co się stało, czy ona ma te pisklęta, ile ich jest, czy coś tam jeszcze zostało. A tak naprawdę sami, jak już wiecie dobrze, robimy jej zazwyczaj krzywdę. Czy nie warto poczekać chwilę, aż sama kwoka, zazwyczaj po dwóch dniach, u mnie prawie w każdym przypadku, o co ten robi? Prawie w każdym przypadku w ciągu dwóch dni kwoka sama pokazuje te maleństwa i udowadnia nam, że cierpliwość się opłaca, no bo wiadomo, taki widok własnych pisząt jest przeuroczy, prawda? Więc jest kolejny dowód, że powinniśmy naszą cierpliwość się naprawdę uzbroić i pokazać, że ona być powinna. I jak powiedzieć, cierpliwość to wynagradza, bo my sami poprzez na przykład głupie ruszanie kwoki, czy nawet nieprawidłowy chwyt tej kwoki, my nie wiemy, gdzie ona ma schowane te pisklęta, możemy zrobić im przeogromną krzywdę. Ponieważ możemy ją podnieść pod skrzydła, a okaże się, że w tym momencie akurat tam jest schowany pisklak. Więc to wszystko właśnie się skłania do tego, żebyśmy uzbroili się w odrobinę cierpliwości. Kolejnym elementem cierpliwości nas ludzkiej, która wymaga naszej cierpliwości, jest na pewno choroba i podawanie antybiotyków. Nie od razu Wawel zbudowano. Czyli pamiętajmy, że praktycznie po dwóch dniach podania antybiotyku kura nagle nie wyzdrowieje i nie będzie chodziła pięknie i cierpliwie i nagle nic jej już nie będzie, wszystko zdrowe. Kuracja antybiotykowa zazwyczaj trwa do 5 dni, a nawet i do 10, i elementy poprawy powinno już widać po 3 dniach. Wiadomo, jakiekolwiek elementy poprawy, czyli mniejsze czy większe i tym podobne. Więc musimy się na tym skupić, żeby po prostu dać temu czas.
I wtedy znowu jest ta cierpliwość. Ileż to może jeszcze trwać? Jak to będzie długo trwało? Czy długo musimy na to czekać? I tym podobne. A czasem musimy, niestety. Kolejnym elementem, gdzie nasza cierpliwość jest wystawiona na próbę, i ja nadal z tym walczę, kiedy te kurczaki w końcu rosną, one nadal takie małe, co chwilę nam się wydaje, że one są coraz mniejsze, że w ogóle nie rosną, że ich rozwój coś jest nie tak, może ja coś źle robię, może za mało czegoś daję, bo ten kurczak w ogóle nie rośnie, mimo tego, że on faktycznie rośnie, ale my tego nie widzimy. Przecież on jest taki mały, ojejku, on przez te 2 tygodnie urósł jak strzała, a teraz prawie nic z tego nie ma. Więc jak widzicie, nie ma to jak kury, które sobie skrzynka się przechyliła. Dobra, czekajcie, ja postaram się tą kurę wyrzucić. Ona sobie wyjdzie tu. Wyjdzie? Wyjdzie. No to teraz poleciały. To ty zrobiłeś. Skrzynkę tutaj przychyli z trawą. Może dlatego. Przejdziemy, ja sobie wezmę paszę. Trochę im dam. Śniadańko. Więc przy piskrętach ta cierpliwość u mnie nadal walczy i próbuje wygrać. I moja, znaczy niecierpliwość moja i wygrywa, bo dla mnie zawsze jest, po miesiącu zaczynam się zastanawiać, czemu on nie rośnie, czemu on taki mały, co ja tak nie tak zrobiłem, więc nie dziwię się wam, że niektórzy nie mają tej cierpliwości, ale czasem trzeba się poskromić, bo w tym przypadku akurat ja nic za bardzo krzywdy im nie zrobię, bo nie podaję żadnych steroidów i tym podobne. Wiadomo, i tu nic nie podam. Dzień dobry. No i kolejnym etapem cierpliwości to jest to, co udowodniliście mi wczoraj. Dodałem post. Specjalnie dodałem ten post, żeby te informacje będą udzielane później. Po pierwsze, żeby udzielić jasnych i konkretnych informacji. Na tę chwilę nie mogę ich udzielić, co się dokładnie wczoraj stało. A mimo tego kilka osób próbowało za wszelką cenę się dowiedzieć. Nie ma wyjątków, moi drodzy, w danej sytuacji. Wyjątki mogą być tylko do osób, których po prostu chce się poradzić, co w danej sytuacji zrobić. Bo mają duże doświadczenie czy wiedzę i co mogę z tym zrobić i jak temu pomóc. Ale osoby, które no nie mają wiedzy, jakby w ten sposób mi nie pomogą, sorry, no musicie się uzbroić w cierpliwość, dacie radę. Uwierzcie mi, że dacie radę. Ja już będę dla was miał konkretne informacje, albo złe, albo dobre. I wtedy będzie wszystko jasne. Aha, dodając, patrzymy na nasze piękne nioski. Podkreślę tutaj, dzięki Patryk, witaminy na łopierzenie są zakupione, żeby im to przyspieszyć. No i mamy kolejny dowód. Czemu ta kura jeszcze nie ma jajek? Boże, ona już ma 24 tygodnie i nie ma jajek. Jak to tak? No nie ma jajek, biedna kurka. Bo jeszcze ich nie chce mieć. Dajcie spokój. Przyjdzie czas, to i będzie miała. Jeżeli faktycznie już będzie miała 1,5 roku, będzie to problem. Już coś nie tak. Ale to, że jest powiedziane książkowo, przypuśćmy, że kura w 24 dniu, w 24 tygodniu, przepraszam, powinna znosić jajka. To nie znaczy, że wszystkie tak muszą znosić. Mi się udało, że na przykład lękorny faktycznie w 24 tygodniu zaczęły znosić jajka jak głupie. Ale na przykład moje te mieszance, te o, dopiero zaczęły w 27. I co? Miałem je zabić? No życie, tak to bywa. Albo mój kogut jeszcze nie skacze, a ma 9 miesięcy. Nie wszystkie rasy skaczą jednakowo. W szczególności jeżeli chodzi o koguty nioski. Jeżeli mamy miksy, a nie wiemy z jakich genów miksy, to może naprawdę mieć bardzo duży wpływ. Jeżeli na przykład chodzi o samego koguta Brahmy. Kogut Brahmy swój, że tak powiem, okres, gdy już może być tatusiem, występuje między 9 a 1,5, między 9 miesiąca a 1,5 roku, moi drodzy, 1,5 roku. Jak dobrze pamiętacie mojego poprzedniego Brahmę, on miał
14 miesięcy, że tak powiem, jeszcze nie było mu, nic nie kwypiło. Ten miał 11, już był miesiąc po skakaniu na kogutę. W przypadku mojej Brahmy, ja go kupiłem jako... On też miał 11 miesięcy i skakał. Więc to naprawdę już zależy wtedy totalnie od kury i nie ma co się tak naprawdę przejmować, czy ona skacze, czy nie skacze. Więc tak, cierpliwość nasza jest wystawiona podczas inkubacji sztucznej, lęgowej, momentu znoszenia jajka, choroby, wzrostu piskląt i udzielania informacji. Tak na koniec, małym żarcikiem. Powiem tak, jeszcze na koniec takie małe podsumowanie, tak jak ja mówiłem wczoraj, bo, że tak powiem, dużo już się trochę zebrało w tym temacie. Nasz los hodowców niestety jest okrutny, nieubłagany, ale wczoraj ktoś mi tam coś powiedział, że takie jest życie i tym podobne i faktycznie w tym jest racja. Żeby wejść pod górę, trzeba być pod nią, więc może to jest ten czas, kiedy jestem tu najniżej, żeby za kilka lat powiedzieć z dumą i ochotą, udało się. Liczę na to z całego serca i liczę też, że u was tak to będzie, że dotrwacie do tego sukcesu i wasze hodowle rozwiną się tak, jak będziecie chcieli, więc choć zawsze będzie miało na to wpływ co innego i życie zrobi co chce, ale mam nadzieję, że będzie to jak największa ilość sukcesów w porównaniu do porażek. Więc moi drodzy, sukces, jeszcze raz sukces, cierpliwość powoli ku górze. Hashtag na dziś, cierpliwość. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I proszę, nie zadawajcie pytania, co się stało. W niedzielę będzie wszystko jasne.